Witam Państwa po kilkudniowej przerwie, w dniu kiedy, jak to było w tym dowcipie, krajem czy światem wstrząsnęła seria zupełnie nieznaczących wydarzeń. Bo nie wiem, czy wydarzenie na cmentarzu żołnierzy sowieckich na Żwirkiej Wigury, miejscu, które znam od dzieciństwa, jestem z Mokotowa, chodziłem tam na spacery, no, więc nie wiem, czy to wydarzenie, chyba już wszyscy wiedzą jakie, ma rzeczywiście duże znaczenie. Być może po prostu ktoś wpadł na pomysł, być może po polskiej stronie, może po rosyjskiej stronie, może po obu stronach, że pora wycofać wzajemnie ambasadorów, obniżyć szczebel stosunków dyplomatycznych. Coś trzeba było wymyślić, coś się wydarzyło. Niezależnie od tego, na pewno najfatalniej w tej akcji oblewania czerwoną farbą ambasadora rosyjskiego, najfatalniej wypadli odpowiedzialni za sprawy bezpieczeństwa w Polsce panowie wicepremier Kaczyński i minister spraw wewnętrznych, koordynator służb cywilnych Mariusz Kamiński, odpowiedzialny zarówno za policję tajną i polityczną, czyli kontrwywiad ABW, jak i za policję odpowiedzialną na bieżąco za ochronę takich wydarzeń, no, nierekomendowanych przez polski rząd, ale jednak no, odbywających się w Warszawie, jak wydarzenie 9-majowe, klasycznie, corocznie odbywające się w tym miejscu sowieckie wydarzenie na cmentarzu żołnierzy sowieckich na Żwirkiej Wigury, na warszawskiej Ochocie. A więc Kamiński za to odpowiada, jego przełożony Kaczyński też odpowiada, niezależnie od tego, jakie były ich intencje. Odpowiadają za to, że dyplomata, który nie został wydalony z Polski do tej pory, a więc przysługuje mu ochrona, nie został ochroniony. Zawsze, niezależnie od tego, jak wyjaśnimy to wydarzenie, zawsze Kamiński, Mariusz Kamiński i jego przełożony Kaczyński wychodzą na chyba na idiotów, tak po prostu. Bo wszystkie możliwe wytłumaczenia tego, genezy tego wydarzenia godzą, że tak powiem, w dobre mniemanie o intelekcie tych dwóch panów. Niezależnie od tego, czy zostało wymyślone przez nich, czy było dla nich zaskoczeniem. Jeżeli to było zaskoczenie, no to znaczy, że polskie służby nie działają, nie wiedziały o tym. Jeżeli to było przygotowane za wiedzą służb naszej wspaniałej tajnej policji, no to uwaga, wykonawczyni tego aktu sprawiedliwości dziejowej jest, jak już wszyscy wiemy, każdy, kto siedzi w mediach społecznościowych, czy nawet po prostu czyta wiadomości, to chyba już wie, że Iryna Zemliana jest związana z ekipą Bartosza Kramka, dziwnego prowokatora i męża, nie wiem, czy tam mają ślub jakikolwiek formalny, z Ludmiłą Kozłowską, męża czy partnera, prowokatorki. Związani są z jakimiś oligarchami z obszaru byłego Związku Sowieckiego, finansowani przez nich. Nikt ich chyba za bardzo nie lubi tutaj. Na pewno obecna władza nie powinna ich lubić, bo podobno szykowali jakiś pucz przeciwko, na początku pierwszej kadencji PiS-u, przeciwko obecnej władzy. No i jeżeli ABW wiedziało, co się święci, no to wychodzi na to, że rozgrywa jakąś akcję razem z no, dziwnymi postaciami, tak? Jeżeli nie wiedzieli, to jeszcze gorzej, bo to znaczy, że nie wiedzą, co się dzieje w kraju. No ale to jeszcze pół biedy wszystko. Mariusz Kamiński, który się nie odzywa w mediach społecznościowych, postanowił, za niego się odzywa aż nadmiernie Maciej Wąsik, zastępca, jego człowiek o ustalonej reputacji, więc nie muszę powtarzać, kto zacz.
Mariusz Kamiński postanowił się odezwać. Nie wiem, czy tego nie usunie, więc, no ale myślę, że wszyscy już to mają, kto ma mieć, to ma to zabezpieczone. Jego tekst na Twitterze. Czytam: Zgromadzenie przeciwników rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie każdego dnia dochodzi do zbrodni ludobójstwa. No, to już pozostawmy, bo ludobójstwo ma swoją definicję konkretną. Nikt takiego orzeczenia jeszcze nie uczynił, że tam coś może mają miejsce zbrodnie masowe na ludności cywilnej, ale czy ludobójstwo to kto inny ocenia, nie Mariusz Kamiński, ale zostawmy to. Dochodzi do zbrodni. Zgromadzenie przeciwników rosyjskiej agresji było legalne. No tak, dobrze, ok. Czytam dalej. Emocje ukraińskich kobiet biorących udział w manifestacji, których mężowie, taka niezręczność językowa, których mężowie dzielnie walczą w obronie ojczyzny, są zrozumiałe. Polskie władze nie rekomendowały ambasadorowi Rosji składania kwiatów 9 maja w Warszawie. Policja umożliwiła ambasadorowi bezpieczny odjazd z miejsca zdarzenia. No, napisał, co wiedział, ale napisał, że policja umożliwiła odjazd, a dlaczego policja na przykład umożliwiła sprawczyni tych czynów, które są przynajmniej wykroczeniami, jeżeli nie przestępstwami, przynajmniej kilka tam, kilkoro czy kilku było poszkodowanych. Ta sprawczyni po dokonaniu tego aktu sprawiedliwości dziejowej udzielała wywiadów, a nie została zgarnięta przez policję. Ta sama policja pod rządami tego samego komendanta, podlegającego temu samemu ministrowi, temu samemu wicepremierowi, popisała się 11 listopada 2020 roku. Oczywiście w maskach, no nie można było ich rozpoznać, nie mieli też imienników. Wielką brutalnością na Marszu Niepodległości ta sama policja rok, w tym samym roku oczywiście, już mi się lata mylą, atakowała nie taką wielką manifestację przeciwników nielegalnych lockdownów i innych bzdur na placu Defilad w Warszawie. Teraz Skarb Państwa będzie wypłacał kolejnym dziesiątkom poszkodowanych odszkodowania, bo działania policji były nielegalne. Za to wszystko odpowiada Kamiński. I policja, i ta policja teraz nie może nic zrobić babce, która, no, co by nie powiedzieć, no, na pewno przekroczyła prawo. A więc wygląda na to, że mamy jakąś współpracę ekipy Bartosza Kramka z ekipą Mariusza Kamińskiego i naszego wicepremiera Kaczyńskiego. I tutaj do rzeczy już, bo myślę, że opowiadać nie ma co. Jest masa informacji na ten temat. Ja przypominam sobie rozmowy z, no nie tylko rozmowy, z moim nieżyjącym, nieodżałowanym kolegą Stefanem Hamburą, znanym adwokatem polskim, niemieckim, Polakiem, Ślązakiem, Niemcem, jak sam się określał, jest cały czas w sieci, wisi chyba w mediach narodowych, może nie tylko. Moja ostatnia taka rozmowa ze Stefanem, rozmowa o życiu przed jego śmiercią, jeszcze tak sobie porozmawialiśmy przed kamerą. Dużo opowiadał wtedy o sobie, o swoim życiu, o swoim przywiązaniu do Polski jako obywatela dwóch państw i człowieka z pogranicza i Ślązaka właśnie też. Ale to na marginesie. Stefan wiele rzeczy mi opowiadał. Spędziliśmy bardzo dużo czasu ze sobą, między innymi na głodówce w Berlinie w obronie mniejszości polskiej. Byliśmy wtedy również na pogrzebie Jürgena Rotha, autora wielu książek inspirowanych przez wywiad niemiecki. Na tym wywiadzie, no, na tym pogrzebie spotkałem, chociaż nie rozmawiałem, a gdybym rozmawiał, to bym się nie przyznał, z bardzo wysokiej rangi żegnającymi Rotha, jego, no, w pewnym sensie przełożonymi z wywiadu niemieckiego. Nie wywiad, kontrwywiad w Niemczech, to jest tak naprawdę, tak jak u nas kiedyś było MSW,
czy UOP to jest jedna firma w zasadzie. No i Stefan mi opowiadał między innymi różne rzeczy, do których no, nie miałem przekonania. Tak? Czułem, że może mnie w coś wkręca. On był taki ironiczny, trochę jak ja, także nigdy nie wiedzieliśmy obaj, czy ten drugi to mówisz tak poważnie, czy się nie nabija, ale z tym się da żyć. No i Stefan mi opowiadał pewną rzecz, co do której cały czas mam wątpliwości, ale w obliczu ostatnich wydarzeń, ostatnich lat, zaczynam mieć pewne podejrzenia, że coś w tym mogło być. Otóż ponoć Jarosław Kaczyński, lecząc raka, słynnego swojego raka trzustki, co do którego też nie wiemy, czy był na niego chory, w zasadzie nieuleczalnego, korzystał z takiej szkoły, takiej no nieortodoksyjnej szkoły medycznej, to jest w ogóle dłuższa historia, nie będę jej teraz opowiadał, która się nazywa Die Germanische Heilkunde, medycyna czy sztuka uzdrawiania, nauka uzdrowicielska germańska. Nie ma to nic wspólnego z jakimiś tam pogańsko-nazistowskimi korzeniami, prawda? Nie, nie, nic takiego. Zostawmy. To jest coś takiego w każdym razie. Miał być uzdrawiany w Izraelu, ponieważ jak wiemy, Izrael dysponuje wszystkimi tajemnicami państwa niemieckiego i jeżeli coś w Niemczech powstaje, to czy to jest łódź podwodna, czy to jest jakaś tam broń, czy jeszcze coś innego, no to nawet Germanische Heilkunde, tak brzmi po germańsku, ale to nie szkodzi. Jeżeli kogoś uzdrawia, no to Izrael to musi mieć taką technologię. I ponoć latał Jarosław do Izraela i tam się kurował tą germańską Heilkundą, która jest metodą holistyczną i w tym wypadku mogła być nastawiona na pewną szczególną właściwość raka trzustki, bo podobno według Germanische Heilkunde rak trzustki może wynikać z relacji z ojcem. Założyciel tej szkoły uzdrowicielstwa sam zaczął właśnie od raka. Jak wiemy, Jarosław Kaczyński miał złe relacje z ojcem, czy w każdym razie z tym, kto uchodził za jego ojca, kto mu dał nazwisko. Bez badań genetycznych nie dowiemy się, czy był rzeczywiście jego ojcem. I to ponoć... No teraz dobrze, zostawmy. No w każdym razie no, wyleczył się. No ja widziałem sam z bliska Kaczyńskiego wtedy, kiedy miał się leczyć. Miał mieć tego raka. Wyglądał na człowieka, z bardzo bliska go widziałem. W zasadzie otarłem się o niego. No, wyglądał jak zombie, jak żywy trup. I ruszał się jak żywy trup i tak dalej. Tak? W ogóle kiepsko to było. No teraz jest człowiekiem żwawym, dziarskim, chociaż chyba teraz trochę chorym. Wiosennie, no ale ja, w końcu ja też mam katar na wiosnę. No i co? No i teraz pytanie, może ktoś z Państwa wie, czy Die Germanische Heilkunde, może wiem, że są wśród moich widzów specjalistki, chyba zwłaszcza od takich różnych nieortodoksyjnych metod leczenia, czy Die Germanische Heilkunde może wywołać jakieś zmiany neurologiczne, zmiany, które powodują, że człowiek traci kontrolę nad rzeczywistością, nad swoimi działaniami. No bo niewątpliwie w ostatnim okresie, zwłaszcza od tej słynnej piątki dla zwierząt, Kaczyński regularnie zachowuje się jak człowiek absolutnie niespełna rozumu. O ile jakieś problemy neurologiczne u Mariusza Kamińskiego, znane fakty na jego temat jego życia mogą uzasadnić, jego biografia jest napisana i jest znana. Można ją kupić, zdaje się, w internecie. Natomiast no, fakty o jego życiu, tam problemy z tym młodzieńczym kontaktem, powiedzmy, ze służbą bezpieczeństwa, potem porzucenie przez żonę, no tam różne rzeczy się działy w jego życiu, no, które nie sprzyjały utrzymaniu
tak powiem, wstrzemięźliwości od różnych środków uzależniających, tak, psychoaktywnych. No i samo to nie jest problemem, no bo ludzie, Churchill pił całe życie, no pił kilkadziesiąt lat cięgiem, tak, cięgiem, to był alkoholik, który pił cięgiem. Co nie zmienia, nie przeszkodziło mu długo żyć, bez sportu, ale za to właśnie z dużą ilością whisky, tam coś jeszcze innego pił. I funkcjonował bardzo dobrze do, ile on żył? 90 lat czy 80 parę, no w każdym razie do długo. No ale jak widać, nie każdemu służy. Więc no tutaj to jest, byłoby wyjaśnione. Natomiast no, kwestia właśnie z Kaczyńskim jest trudniejsza. I to jest pytanie do Państwa, może ktoś, do kogoś to dotrze ten film, może proszę ewentualnie, może puścić ten film komuś, kto się zna, czy leczenie metodą die germanische Heilkunde może spowodować gwałtowne jakieś zmiany w układzie nerwowym, które powodują takie efekty, jak widzimy teraz, że pod kontrolą wicepremiera do spraw bezpieczeństwa służby polskie wyraźnie we współpracy z jawnym wrogiem tejże ekipy politycznej, także wrogiem Polski, dokonują prowokacji, czy uczestniczą w prowokacji, która ma być może czemuś służyć, a może nie. A może tylko spełnieniu jakichś chorych fantazji pewnych polityków. A może, no nie wiem, no już zostawmy te moje teorie. Dziękuję Państwu za uwagę i z prośbą o odpowiedź na moje pytanie. Żegnam się z Państwem, prosząc o subskrypcję i kciuki w górę, dzwonkiem wolności. Do widzenia.